koniec. Lazio ostatnią włoską drużyną, która odpada z Ligi Mistrzów. Pytanie, dlaczego Calcio wciąż jest drugą kategorią w Europie? Honoru Azzurrich mają bronić dzisiaj Roma oraz Milan, które grają swoje rewanżowe spotkania w ramach 1/8 finału Ligi Europy. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zapraszam. Buongiornissimo, amici sportivi, czwartek, 18 marca 2021 roku. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na poranny przegląd włoskiej prasy sportowej po wieczorze, w którym pożegnaliśmy Lazio jako ostatnią drużynę, która występowała w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. O tym, jak możecie się domyślać, piszą dzisiaj włoskie dzienniki, mające nadzieję jednak, że honor Azzurri, honor Włochów, honor Calcio uratują dzisiaj ekipy Romy i Milanu. Spójrzmy na okładki wydań dzienników sportowych we Włoszech: Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz Il Romanista. Tym czterem dziennikom przyglądamy się od poniedziałku do piątku. Dzisiaj oczywiście wspomnimy również o meczu Torino, które pokusiło się o szaloną rimontę w meczu z Sassuolo, ale naszą uwagę skupimy przede wszystkim na Europie, na Lidze Mistrzów oraz na Lidze Europy, w której to jeszcze walczą Milan i Roma. Już teraz zapraszam Was na live Fuori Gioco, który już dzisiaj od godziny 20:30 na naszym kanale na YouTube. Będziemy rozmawiać o pojedynku Milanu z Manchesterem United razem z Krzywym z kanału Piłkarzyki, którego serdecznie pozdrawiamy. Czekamy na Ciebie, czekamy na dyskusję z Tobą dzisiaj wieczorem. Czekamy na Was. Dołączcie do nas 20:30. Jesteśmy oczywiście również w przerwie oraz po zakończeniu tego spotkania. Tymczasem przyjrzyjmy się, proponuję, okładkom dzienników sportowych z bliska. Turyński Tutto Sport skupia się nie na Lidze Mistrzów, nie na Lidze Europy, a na Lidze Włoskiej. Chwaląc Torino i krzycząc Toro, 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 rimonta pazzesca. No, szalony to był mecz, nie zapomnę go nigdy, chciałoby się rzec. Od 0 do 2, do 3 do 2 dla zespołu Granata. Dwie bramki Berardiego po błędach, między innymi bramkarza Torino. No, ale później w ostatnim kwadransie podopieczni trenera Nicoli dali znać, że jeszcze żyją. Zadza, Mandragora oraz ponownie Zadza w doliczonym już czasie gry. No i mamy 3 do 2 dla Turyńczyków. To bezcenny komplet punktów, a Nicola mówi, to może być przełom w naszej drodze do utrzymania. Oprócz tego, jak widzicie, krzyczy do nas z okładki Tutto Sport duże hasło Ronaldo resta, Ronaldo zostaje. Ale tutaj już tonuje nastroje z uwagi na to, że to nie jest komunikat klubu, to nie jest wypowiedź Cristiano Ronaldo, to jest wynik, słuchajcie, sondażu przeprowadzonego przez Tutto Sport wśród 11 agentów, którzy są za pan brat z piłkarskim Mercato. I oni to zagłosowali, twierdząc, że Portugalczyk zostanie w klubie na kolejny rok. W związku z tym jest to ich opinia. Oprócz tego zagłosowali na Locatellego, jak się okazuje, jako idealne, a może niezbędne wzmocnienie drugiej linii zespołu Andrei Pirlo. Na okładce Tutto Sport jeszcze wzmianka o Milanie i o tym, że Ibra aż się trzęsie na myśl o pojedynku ze swoją byłą drużyną, z ekipą Czerwonych Diabłów, o porażce Lazio z Bayernem 1-2, ale z honorem Lazio opuszcza arenę europejską. Już teraz zapraszam Was do dyskusji na temat tego spotkania, ale ten temat rozdłubiemy obecności Włochów w Europie nieco bardziej. No i wzmianka o Interze. Inter zaniepokojony z uwagi na to, że pod Ambrosio z koronawirusem Handanowicz. Handanowicz, który trenował we wtorek, w związku z tym nie jest wykluczone, że dzisiejsze i jutrzejsze testy, wymazy na COVID pokażą, że jest tych przypadków więcej. Zobaczymy. W każdym razie, to była okładka Tutto Sport. Corriere dello Sport za temat numer jeden przyjmuje właśnie sytuację w Interze. Inter alarmę COVID, o tym, o czym przed chwilą wspomniałem. A oprócz tego, cambiamo subito. Tutaj taka tak jakby manifestacja czy stwierdzenie na okładce Corriere dello Sport, w którym czytamy i zastanawiałem się, oglądając tę okładkę, czyje to są słowa. O tym, że Włosi muszą jak najszybciej zmienić ster w Europie, że sędziowie i ich błędy w Europie to tylko alibi, a Włosi jako nacja, jako piłkarska nacja potrzebują gruntownej przemiany, jeśli chcą lepiej radzić sobie w tych rozgrywkach. Oprócz tego wzmianka o porażce Lazio. No i słuchajcie, to jest wypowiedź kilku dziennikarzy Corriere dello Sport. Pan Iwan Cazzaroni, czyli jeden z czołowych redaktorów rzymskiego dziennika, zaprosił swoich kolegów z redakcji Corriere, z innych redakcji, na przykład Guerin Sportivo, po to do takiej dyskusji na temat tego,
co jest tak naprawdę bolączką Włochów w kontekście gry w Europie. No i dzisiaj rozkładówka, którą wam pokażę. Wywiad z Wlachowiczem, który zapowiada, że zostanie w Fiorentinie, zapytany, ponieważ nie będziemy rozbrajać tego artykułu dzisiaj, więc już teraz wspomnę, zapytany, czy czuje się nowym Zlatanem Ibrahimowiczem. Takie pytanie faktycznie padło, to odpowiedział na nie, nawet sobie nie żartujmy. Tak czy inaczej, pochwalił Prandellego, któremu jego zdaniem wszystko zawdzięcza, Riberiego, który nauczył go, że cały czas należy pracować nad sobą, bo zawsze można coś poprawić. No i to właśnie ta deklaracja, że we Florencji jest mu bardzo dobrze i z Fiorentiną wiąże swoją piłkarską przyszłość. Wzmianka również o Rimoncie Toro, o Furii De Zerbiego, który ma pretensje wobec swoich własnych piłkarzy, zwłaszcza młodych zawodników. Jego zdaniem oni za bardzo skupiają się na swoich prywatnych sprawach, a za mało na losach drużyny i na meczach. W związku z tym ma zamiar ich nauczyć ławką rezerwowych i trybunami, jak powiedział wczoraj po tym spotkaniu. Ciekawa, stanowcza wypowiedź. Okładka Gazety dello Sport, bardzo proszę. Milan tiraci su. Dlaczego Milan ma wyciągnąć Włochów i skąd? No widzicie tutaj dwie strzałki, jedna czarna w dół, druga czerwona w górę. No i to jest właśnie ta narracja, ta plastyka, którą na okładce Gazety dello Sport dzisiaj spotkamy. To znaczy Włosi dołują w Lidze Mistrzów, Lazio przegrywa. Dlaczego taka wtopa w Lidze Mistrzów, o tym też dzisiaj Gazeta pisze. No a Milan ma wyciągnąć Azzurich, przynajmniej mentalnie, jeśli chodzi o morale Włochów, z tego dołka, wygrywając z Manchesterem, bądź przynajmniej remisując 0-0, bo przypomnijmy, ten rezultat wystarczyłby podopiecznym Stefano Piolego do awansu do ćwierćfinału Ligi Europy. Toro Vero, prawdziwe Toro, od 0-2 do 3-2. Każdy z dzienników, jak widzicie, w pewien sposób chwali Torino za ten wyczyn w ostatnim kwadransie. Handanowicz pozitivo i dzisiaj w gazecie na okładce widzimy ciekawy wycinek na samym dole. Okazuje się, że piłkarka Juventusu, drużyny J-Women, spodziewa się dziecka razem ze swoją, w zasadzie jej partnerka spodziewa się dziecka. No i taki coming out, jeśli chodzi o to, że jej żona jest w ciąży. Chodzi o Lizę Lansk, Szwedkę, która jest piłkarką Juventusu od lata zeszłego roku. O tym też dzisiaj powiem, bo chciałbym pokazać, w jaki ciekawy sposób Włosi zwracają uwagę na temat homoseksualizmu w świecie piłki na bazie tego przykładu i faktu, że Juventus wczoraj opublikował oficjalnie życzenia dla pań z powodu tego, że spodziewają się dziecka. Myślę, że w przypadku włoskich gazet ten temat nie pojawia się często, dlatego warto go gdzieś tam na koniec zaczepić. Serdecznie zapraszam. Romanista dzisiaj na okładce głosi, czy zachęca, motywuje Rzymian, Forza Lupi, do przodu, do boju, wilki. No i wzmianka oczywiście o pojedynku Romy z Szachtarem Donieck, tym razem w Kijowie, 18:55. Ten mecz obejrzymy jako pierwszy. Jednak bez publiczności, jeszcze wczoraj mówiło się o 15-11 tysiącach kibiców, tymczasem rząd ukraiński zdecydował, że jednak bez kibiców na trybunach. No i powtarzają, potwierdzają się doniesienia z wczoraj, czyli hiszpański atak, to, że oczywiście Roma nie może być zbyt pewna mimo zaliczki 3-0. Redakcja Il Romanista pisze, że najgorszą pułapką, w jaką moglibyśmy, no bo Il Romanista utożsamia się z klubem, wpaść, to zbytnia pewność siebie, że ten awans jest już wywalczony. Na to zwraca zresztą uwagę Paulo Fonseca do jego przedmeczowej wypowiedzi oraz wypowiedzi Diawary, bo obaj wzięli udział w konferencji przedmeczowej. Nawiążemy dzisiaj. Na okładce Il Romanista wzmianka również o Bayernie, który eliminuje z Ligi Mistrzów, uwaga, Simeone. Mam wrażenie, że chodziło o jednak Simone Inzaghiego, no ale nie będę hipokrytą, mnie też pomyłki się zdarzają, nawet takie. W związku z tym to taka ciekawostka i to są okładki dzisiejszych wydań dzienników sportowych. Zajrzyjmy do środka. Zanim to, proszę o lajka, jeżeli podoba wam się poranny przegląd włoskiej prasy sportowej jako forma i jeżeli ciekawi was to, co robicie, to naprawdę nam pomaga. Serdeczne dzięki za każdą pomoc, podobnie jak za każdą subskrypcję, którą zostawiacie na tym kanale i każde polecenie, które fundujecie swoim
znajomym, a jest to pomoc fundowana również nam. Grazie mille. Allora, zaczynamy przegląd prasy. Zaczniemy oczywiście od Lazio. Chcielibyśmy mówić o Lazio w innym kontekście, no ale nawet jeżeli mieliśmy nadzieję, a ja takową gdzieś tam się jeszcze we mnie tliła, bo uważam, że trzeba wierzyć do samego końca i nie takie historie piłka nożna i świat futbolu widział, to jednak potwierdziło się to, czego obawiali się, czy czego spodziewali się, jeśli nie wszyscy, to przynajmniej większość. Anche la Lazio saluta. Lazio również żegna się z Europą. W meczu z Bayernem bez nadziei, pisze dzisiaj Gazzetta dello Sport, wizerunek Roberta Lewandowskiego, strzelca jednego z goli z rzutu karnego, to niczym wyrok, pisze Gazzetta dello Sport, kiedy Robert Lewandowski podchodzi do piłki ustawionej na 11 metrze. Oprócz tego... Cóż, bramka Parolo, to warto zauważyć, honorowa bramka i dzisiaj w gazetach, jeżeli pytacie, odpowiadam, gazety nie jadą po życiorysie Lazio, tam jeden ananas się trafia, którego dzisiaj krytykuje mocno zarówno Gazzetta dello Sport i Corriere, oczywiście chodzi o Murisiego, który zagrał paskudny mecz, zresztą on sprowokował rzut karny, natomiast Lazio jest oceniane jako drużyna, która zachowała honor, że to był dużo lepszy mecz niż ten pierwszy, Alandata, że zdołało zdobyć bramkę w tym pojedynku i że postawiło się Bayernowi, choć różnicę klas było widać. Gdybym miał tak podsumować narrację z obu dzienników, to tak ona właśnie wygląda. Zerknijmy na statystyki publikowane przez Corriere dello Sport. Zobaczcie zresztą tytuł. Euna Lazio a testa alta. Z podniesioną głową Bianco Celesti wychodzą, czy żegnają się z Ligą Mistrzów. 12 strzałów na bramkę Bayernu. 12 strzałów w ogóle. 4 na światło bramki. 5 strzałów Lazio, 2 w światło bramki. Posiadanie piłki dla Bayernu 59% do 41%. Bayern również bardziej dokładny, 88% udanych podań spośród 653 wymienionych. W przypadku Lazio było to 81% na 452 podania. Bayern wygrał też więcej pojedynków. Na spalonym częściej Lazio. Lazio też częściej dośrodkowywało z akcji 12 do 7. Za to w rzutach rożnych 4 do 1 dla Lazio. Co ciekawe, Bayern nie oddał żadnego strzału głową, jeśli interesuje Was taka ciekawostka. No ale cóż powiedzieć o tym spotkaniu? Oddajmy głos nie tylko Corriere dello Sport i jego redaktorom, ale również Inzaghiemu, który wypowiedział się po tym meczu i dzisiaj cytuję go rzymski dziennik. Żeby grać w Europie, trzeba robić postępy. To był prawdziwy mecz i odchodzimy, czy żegnamy się z Ligą Mistrzów z honorem i na pewno mocniej niż byliśmy przed tym spotkaniem, czy przed tym dwumeczem nawet. Teraz naszym celem jest czwarte miejsce. Nie zapominajmy, że awansowaliśmy do rozgrywek europejskich po 13 latach, a po 20 awansowaliśmy do 1/8 finału Ligi Mistrzów. To wyczyn, który powinniśmy docenić, a ten dwumecz z mocnym przeciwnikiem potraktujemy jako lekcję. Chłopaki dali z siebie wszystko. Musimy pracować nad swoją mentalnością, ale na pewno wychodzimy z tego mocniejsi, mówi Simone Inzaghi. Po lewej stronie artykuł pana Marco Ercole, który nie pozostawia suchej nitki na Vedacie Murisim. L'uomo in meno. Czasami Włosi mówią l'uomo in più, arma in più, czyli dodatkowy oręż. Tak samo jak widzicie Parolo l'orgoglio in più, czyli dodatkowa taka duma, dodatkowy powód do zadowolenia. Tymczasem Murisi został dzisiaj nazwany l'uomo di meno, czyli osłabieniem drużyny Biancocelestich. Pewnie musiałbym szukać perfekcyjnego określenia na to tłumaczenie, ale sens właśnie jest taki. No i cóż, oprócz tego, że zagrał 55 minut, bo popełnił tyle błędów, że w końcu Inzaghi, jak pisze pan Ercole, zdjął go z boiska wściekły za to, co on odstawia na murawie, to sprokurował rzut karny też w głupi sposób, bo jeżeli oglądaliście czy mecz, czy powtórkę, to widzieliście, że po prostu powalił zawodnika Bayernu dosyć bezmyślnie. Nic dziwnego, że został wybrany zarówno przez Corriere, jak i Gazzettę najsłabszym graczem całego meczu. Zwróćmy uwagę na noty. 7 dla najlepszego gracza tego meczu Sané z Bayernu Monachium. Lewandowski, co ciekawe, nie był najlepszym graczem zdaniem pana Daniele Rindone. 6,5 dla Polaka. Natomiast w ekipie Lazio 6,5 wyłącznie dla Correi, dla Parolo, strzelca gola, dla Milinkowicza oraz Lazzariego, reszta 6, ale Murisi 5.
z komentarzem, że nie grał Immobile, bo na to też zwróćmy uwagę, w związku z tym to powinien był być jego wieczór, powinien był wykorzystać tę szansę, tymczasem on nie dość, że jej nie wykorzystał, to jeszcze pogłębił ten negatywny swój wizerunek. Tak zastanawiałem się przed tym przeglądem prasy, gdybym robił podsumowanie po końcu sezonu na przykład topów i flopów transferowych, to Murici zdecydowanie byłby wśród top, które trzeba było, mimo że oczekiwań osobiście jakichś wybitnych wokół tego gracza nie miałem, natomiast jeżeli on miał być alternatywą dla napastników, podstawowych napastników bianko-czeleskich, to raczej średnio się sprawdza. Gazeta dello Sport, bardzo proszę, 6,5 dla Bayernu, 5,5 dla Lazio, 6,5 najlepszym graczem Lazio Parolo, 7 dla Kimisia z ekipy Bawarczyków, 7 dla Lewandowskiego, tych dwóch graczy ocenionych najwyżej, natomiast w ekipie Lazio królują 6,5 właśnie Reina i Parolo, później 6, 5,5 dla Radu, Escalante, Faresa, który zresztą doznał kontuzji, i Correi, no i 4 dla Murisiego, którego nazwano, że odstawił la frittata sul rigore, czyli taka no, żenująca postawa w tej sytuacji, która kosztowała ostatecznie Lazio utraconą bramkę. Cóż dalej? Pytają dzisiaj oba włoskie dzienniki. Tak jak wspomniałem, Corriere dello Sport poświęca sporo miejsca, ale Gazeta również. Pokażę Wam te dwa artykuły. Nie sposób omówić ich w całości, ale warto wiedzieć, co tam się pisze i co dziennikarze włoscy uważają. Zobaczcie tę rozkładówkę w Corriere dello Sport. Italia, anatomia di un fallimento. Anatomia porażki, anatomia upadku. Oczywiście rozpracowane sezony od tego zwycięskiego ostatniego we Włoszech, kiedy to Inter w sezonie 2009-2010 wygrał, zdobył Puchar Ligi Mistrzów, a później poza dwoma finałami przegranymi przez Juventus Włosi nie zachwycają, żeby uciec się do eufemizmu. No i panowie, których widzicie po prawej stronie, to 5 dziennikarzy, których pan Iwan Cacaroni zaprosił do dyskusji. Panowie w wieku średnim bądź słusznym, bo mamy pana Adalberto Bortolottiego z roku rocznika 36, czy chociażby pana Alberto Polveroziego, którego znamy z niektórych artykułów Corriere dello Sport, to rocznik 58. Tak czy inaczej, swoje zobaczyli, swoje opisali i na tym polega koncept tego artykułu. Pan Cacaroni pyta swoich kolegów, którzy relacjonowali przez lata mecze Ligi Mistrzów, co z tymi Włochami, co z tą Ligą Mistrzów. Sporo pada takich wypowiedzi, powiedzmy, no, nieodkrywczych, natomiast kilka ciekawostek, z którymi akurat, które zmuszają mnie do myślenia, o tak bym powiedział, wybrałem. Na przykład pan Becantini zrzuca trochę winę na dziennikarzy, ale zupełnie za co innego. Za to, że dziennikarze są pierwsi, którzy sieją propagandę, która z kolei pompuje nadzieję innych na dobre występy Włochów. Podaję jako przykład etykietę, którą przykleja się Paulo Dybali, który mówi, przecież mówimy i pisze się, że jest fuori classe, predestinato, czyli takim świetnym, no, klasowym zawodnikiem. Tymczasem pan Becantini mówi, że Dybala ma przebłyski fuori classe, da fuori klasę, ale nie jest fuori klasę. On jest bardzo dobrym zawodnikiem, ale nie jest mistrzem. To my, jako dziennikarze, przypinamy mu tę etykietę. W związku z tym rację ma Gasperini, który mówi, w Europie jesteśmy zbyt zarozumiali i ta zarozumiałość, którą mamy właśnie dzięki, z powodu tych etykiet, okazuje się nieraz petardą, którą trzymamy w ręku i która wybucha i krzywdzi nas samych. To taka ciekawa opinia, myślę. Poza tym pan, ten sam zresztą, Becantini, chyba najbardziej gdzieś mnie zainteresował. Powiedział, że włoskie drużyny budują swoje ekipy nie po to, żeby wygrać Ligę Mistrzów, tylko żeby utrzymać status quo, to znaczy, żeby Włosi byli w pierwszej czwórce w rankingu UEFA, żeby pokonać Juventus, ewentualnie żeby Juventus nie wygrał, wówczas to wielu traktuje jako zwycięstwo. Zresztą kiedyś tak powiedział chyba Trapattoni, który wczoraj obchodził urodziny. I jeszcze jedna, czyli taka problem mentalny Włochów, na zasadzie nie konstruujemy swoich drużyn, żeby wygrać Ligę Mistrzów, mamy dużo mniej ambitne i lokalne przede wszystkim cele. No i słuchajcie, jeszcze jedna trzecia opinia, na którą chciałem zwrócić uwagę,
ale ona jest już w gazecie dello Sport, z tego co pamiętam, w związku z tym pokażę Wam rozkładówkę gazety, ponieważ jak najbardziej gazeta również przyjrzała się temu przekleństwu. Italia Mal di Champions, pan Luigi Garlando z kolei rozpracował to w imieniu swoich kolegów z redakcji La Gazzetta dello Sport, dlaczego Włosi, jak widzicie, łapią się za głowę i odpadają kolejny rok z tych rozgrywek. Oprócz tego zwróćcie uwagę na rubrykę Arrigo Sacchiego po prawej stronie, skupia się on na Atalancie. Natomiast na co chcę zwrócić uwagę? Pan Garlando pisze, z czym trudno się nie zgodzić, że problem Włochów polega też na tym, że nie są przygotowani do Ligi Mistrzów również fizycznie i piłkarsko. Dlaczego? Z uwagi na to, że we Włoszech zbyt wiele drużyn na przykład lubi tracić czas na boisku, gra na zwłokę, symuluje i to jest ich strategia gry. Przywołuję na jako przykład pojedynek Cagliari-Torino, więc zespołów, których raczej nie oglądamy w Lidze Mistrzów, ale na ten mental zwraca uwagę, z 19 lutego, kiedy to efektywny czas gry w tym meczu wynosił tylko 45 minut 37 sekund. I teraz pan Garlando pisze, te drużyny zagrały praktycznie jedną połowę w tym spotkaniu, w związku z tym, jeżeli gramy jedną połowę, to też o połowę mniej biegamy, a później mamy mierzyć się, oczywiście przekoloryzował to, bo tak jak mówię, Cagliari-Torino pewnie nie jest najlepszym przykładem w kontekście rozgrywek europejskich, ale że ogólnie taka mentalność na Półwyspie Apenińskim w tej piłkarskiej części panuje. Później Włosi mierzą się z tymi, którzy grają do samego końca na dużo większych obrotach, w dużo większym tempie, no i jest problem. Jedynym wyjątkiem, i na to właśnie zwraca uwagę Arrigo Sacchi, jest Atalanta. Ona również odpadła, ale spośród wszystkich drużyn biorących udział w Lidze Mistrzów, przynajmniej w tym sezonie, jest najbardziej z europejską drużyną grającą w futbol, który owszem ma swoje defekty, ale jest najbliżej tego, którego fundują Niemcy, który fundują Niemcy, Anglicy oraz Hiszpanie. Czemu o czwórce mowa? Ponieważ dzisiaj w Corriere i Gazecie zgodnie dziennikarze przepowiadają, że po tej edycji Ligi Mistrzów Włosi, którzy są obecnie na trzecim miejscu w rankingu UEFA, zostaną wyprzedzeni przez Niemców. Tam strata jest generalna, w klasyfikacji generalnej niecałe 100 punktów chyba, z tego co pamiętam, więc przy dobrej postawie Bayernu to może być już posprzątane po tym sezonie. No dobrze, w związku z tym, skoro taki ponury obrazek, rozświetlić mogą go dzisiaj Milan i Roma. Zajmijmy się na początek Milanem, do którego gazeta apeluje dzisiaj. Milan, salvaci tu, ocal nas, wyciągnij nas z tego dołka. Dzisiaj Milan gra z Manchesterem United o honor włoskiej piłki per riscattare il calcio italiano. Pioli nie myśli o lidze. W lidze mierzy się w weekend z Fiorentiną, natomiast Pioli skupia się przede wszystkim na pojedynku z Manchesterem United, na którym też skupia się Zlatan Ibrahimović wracający do składu i dzisiaj jest to jeden z tematów, natomiast gazeta publikuje też wywiad, trzy pytania do Massimo Taibiego, byłego bramkarza zarówno Milanu, jak i Manchesteru, który dzisiaj daje więcej szans Rossonerim, mówiąc jednak, że ta przewaga, no bo remis 1-1 w tym momencie jest delikatną przewagą Milanu, natomiast mówi, że ona może być bardzo złudna i żeby Milan nie wpadł w pułapkę taką, że po prostu tę przewagę straci i odpadnie z Ligi Europy. Wracając jednak do kwestii Zlatana, taki artykuł w gazecie dello Sport. Il Milan chiama Zlatan pronto a guidare da subito. Milan wzywa, Zlatan jest gotowy do poprowadzenia od zaraz drużyny Rossonerich. Zresztą, jak pisze Tutto Sport, Zlatan aż pali się do występu przeciwko Manchesterowi United. Pioli mówi, z nim jesteśmy mocniejsi nie tylko piłkarsko, ale też mentalnie, psychologicznie. On czuje się dobrze, choć w nogach jeszcze nie ma tyle energii i takiej kondycji, żeby mógł zagrać 90 minut. Możemy więc się spodziewać, że dzisiaj Ibra zagra część tego spotkania. Zresztą, skoro jesteśmy przy Piolim, to zwróćmy uwagę na jego wypowiedź na konferencji przedmeczowej. Pioli ci crede, più Milan con Zlatan. Ze Zlatanem Milanu jest więcej. Pioli wziął udział w przedmeczowej konferencji prasowej, w której to właśnie powiedział między innymi na temat Zlatana, że on będzie tą larma di più, skoro już
posługujemy się tym zwrotem. Chcemy awansować, chcemy zagrać w ćwierćfinale Ligi Europy, ale nie możemy być drużyną, która broni rezultatu z pierwszego spotkania. Musimy być agresywni i musimy zdobyć bramkę z uwagi na to, że wówczas będziemy bardziej spokojni. Więc powiedzmy taka wypowiedź, powiedziałbym standardowa przed meczem tej wagi, tego kalibru. Oprócz tego wypowiedział się Solskjaer, który zwrócił uwagę na wzrost, na postęp drużyny i na to, że powalczą, że oczywiście to będzie trudny pojedynek, ale nie jest jeszcze przegrany. Myślę, że najciekawszą wypowiedzią była jednak wypowiedź Kiera, tutaj w takiej wąskiej kolumnie, który został nazwany bohaterem pierwszego meczu. Jak widzicie, ma che Giovanni battiamo lo United. O co chodzi? Kier mówi, że musimy przestać zwracać uwagę na etykietę, którą przykleja się naszej drużynie. To znaczy, że jesteśmy młodą ekipą, która dopiero uczy się pewnych meczów, pewnych sytuacji w Lidze Europy, z uwagi na to, że bardzo łatwo wziąć taką etykietę jako alibi. A my nie chcemy, żeby mieć jakiekolwiek alibi, żeby to było naszym alibi i będziemy grać do samego końca. Z Manchesterem, mecz z Manchesterem jest niczym finał, dlatego tym bardziej chcemy awansować. Oprócz tego chwalił pracę Stefano Piolego o tym, że ha fatto un grandissimo lavoro, zawsze oczekiwał od nas pracy, zaangażowania, woli walki i to dzisiaj daje swoje owoce. Oprócz tego jego rolę ocenia jako rolę piłkarza, który ma również dawać przykład młodym zawodnikom w drużynie. Ciekawa też strona w gazecie dello Sport, to tak ciekawostkowo chciałbym Wam pokazać w przygotowaniach do tego meczu. Gazeta funduje nam taką infografikę na całą stronę. W zasadzie tu widzicie, nie ma tekstu. Diabolique numeri to zestawienie dwóch diabłów, tego z Mediolanu i tego z Manchesteru, pod względem liczby wygranych trofeów, historycznych trenerów, jak widzicie, legend, liczby rozegranych meczów. Autor tej infografiki, pan Lorenzo Furini, funduje nam takie zestawienie, przez które oczywiście nie będziemy teraz przechodzić. Nie ma wątpliwości, że obie ekipy są legendami europejskiego calcio. No i dzisiaj będziemy, miejmy nadzieję, rozkoszować się tym pojedynkiem w przeciwieństwie do tego, co musieliśmy oglądać w Lidze Mistrzów. Ja jeszcze raz zapraszam na Live for Joko o 20.30 na naszym kanale YouTube oraz na Facebooku. Słuchajcie, przewidywane jedenastki, bardzo proszę. Co ciekawe, obie gazety piszą o tym, że Ibrahimowicz prawdopodobnie wejdzie w drugiej połowie, a mimo to w przewidywanych jedenastkach wystawiają go w podstawowym składzie. Więc Ibra na napadzie w prognozach Gazety i Corriere. Tymczasem w bramce Donnarumma, w obronie Dalot, Kier, Tomori oraz Theo Hernandez, Meite i Kessié w środku pola i za Ibrahimowiczem trio Salemakers, Çalhanoğlu i Krunić. Warto wspomnieć, że problemy mają Leo. No i kto jeszcze ma problem? No właśnie. Drugi z napastników, oczywiście wyleciało mi z głowy jego nazwisko, w każdym razie Rebić, oczywiście, że Rebić. Rebić ma problem z mięśniem biodrowo-lędźwiowym, jak i zapalenie, natomiast Leo z przywodzicielem uda. I teraz nie wiadomo, w jakiej formie będą na dzisiejszy wieczór, obaj prognozowani, że usiądą na ławce rezerwowych. Jeżeli Ibra miałby zagrać część spotkania, to uważam, że może nawet w jakiś sposób inaczej będzie Pioli łatał tę dziurę w napadzie, natomiast warto zwrócić uwagę, że obaj nie są w pełni formy. Więc to też swego rodzaju znak zapytania, w jakiej kondycji zaprezentują się na boisku. Dobrze, zostawiamy Milan. Milan wcześniej gra Roma. Roma mierzy się w rewanżowym spotkaniu z Szachtarem Donieck, 18.55. Dzisiaj Gazeta pisze o tym meczu w kontekście przyszłości Fonseki i pieniędzy, które może Roma zarobić w ogóle dzięki awansowi, chociaż Liga Europy to w porównaniu do Ligi Mistrzów grosze, czy powiedzielibyśmy eurocenty. Natomiast tak czy inaczej, Roma podchodzi do tego spotkania z dużą zaliczką, z solidną zaliczką 3-0 w pierwszym spotkaniu, ale gra na wyjeździe, w związku z tym
Paulo Fonseca musi dobrze rozegrać to spotkanie. Po lewej stronie widzicie Hiszpanów, którzy zagrają w podstawowym składzie, do składów za chwilę nawiążemy. Natomiast klub liczy, Gazeta pisze, jeżeli Fonseca wygra ten mecz i awansuje do ćwierćfinału, a to, uwaga, byłby pierwszy ćwierćfinał Romy w Lidze Europy. Nigdy nie grała, odkąd w 2009 roku zmieniono format rozgrywek z Pucharu UEFA na Ligę Europy. Roma nigdy nie zagrała w ćwierćfinale, byłby to jej pierwszy ten etap rozgrywek. Fonseca zwraca uwagę jednak na to, że mimo wyniku 3-0 z pierwszego spotkania, awans nie jest jeszcze rzeczą pewną i należy uważać na to, żeby w spektakularny sposób nie spalić tej misji. O tym dzisiaj dziennik Il Romanista, który cytuje zarówno szkoleniowca Giallorossich, jak i Diawarę. Widzicie po prawej stronie ten artykuł, w którym zacytowano słowa Diawary z konferencji przedmeczowej, który oczywiście wspomniał, że zaczynamy z dobrego punktu, czy ten start od 3-0 daje nam pewien komfort, ale musimy zabić ten mecz, to znaczy musimy zdobyć kolejną bramkę, która dałaby nam więcej spokoju. Musimy być maksymalnie skoncentrowani od pierwszej minuty. Na to samo zwraca uwagę zresztą Fonseca, quello che conta è far gol. Fonseca będzie oczekiwał od swoich podopiecznych zdobycia bramki, zwłaszcza, że będzie musiał kombinować ze składem, żeby drużyna była świeża również na niedzielny pojedynek z Napoli, który gazeta, zarówno Il Romanista, jak i Corriere dello Sport, określa swego rodzaju spareggio, czyli barażem o Ligę Mistrzów. Napoli z Romą tyle samo punktów, 50 na koncie, w związku z tym ten pojedynek również będzie bardzo ciekawy, tym bardziej, że Napoli ma jeszcze jeden mecz do rozegrania z Juventusem zaległy. Cóż jeszcze z tej rozkładówki Il Romanista? Może prognoza pogody, skoro tak, choć mówią, że jak nie ma już o czym rozmawiać, to trzeba porozmawiać o pogodzie. W naszym przypadku to nie tak. Dzisiaj Roma będzie musiała zmierzyć się z trudnymi warunkami. Przewidywana prognoza pogody to tylko 1-2 stopnie powyżej zera. Pochmurno, ale bez opadów. W związku z tym Włosi już tak biorą to pod uwagę, że Roma nie będzie miała przed sobą spacerku. Szachtar zresztą będzie chciał odrobić straty. Fonseca mówi, znam ekipę ukraińską i wiem, że będą chcieli tego dokonać za wszelką cenę. Corriere dello Sport i pan Guido Dubaldo z kolei zwraca uwagę na newralgiczny czas dla Romy. Tytułuje swój artykuł I quattro giorni della Roma. Te 4 dni Romy to oczywiście pomiędzy Ligą Europy a Ligą, czyli to, w jaki sposób Paulo Fonseca rotuje składem po to, żeby być świeży, żeby drużyna była świeża na niedzielne starcie z Napoli. Cóż, z jednej strony czytamy w tym artykule, że Fonseca chce dać lekcję Castro swojemu koledze, który dzisiaj będzie jego rywalem, jego zresztą ziomkowi, jego rodakowi, bo to też Portugalczyk, no a później w pojedynku z Napoli chce zdobyć 3 punkty, które dadzą mu większy spokój w kontekście walki o Ligę Mistrzów, choć tam oczywiście nie możemy mówić o spokoju do samego końca, bo zbyt wiele drużyn walczy o 4. miejsce w tabeli Ligi Włoskiej. No dobrze, przewidywane składy, bardzo proszę, zwróćmy uwagę, w bramce Paul Lopez, w obronie Kumbulla, Cristante, który, tak jak mówiliśmy już wczoraj, cofa się do defensywy, Ibanez na lewej stronie, a od prawej w drugiej linii Karsdorp, Diawara, Villar oraz Bruno Perez na lewej flance, no i hiszpański atak Pedro, Perez i Borja Mayoral. Na ławce rezerwowych m.in. Lorenzo Pellegrini, El Shaarawy, Dzeko, ale również młody Calafiori, czy chociażby Spinazzola i Mancini. Fonseca ma więc kim grać, ma więc kogo zmieniać, natomiast musi to zrobić w mądry sposób, w zależności od tego, co będzie działo się na boisku. Oglądamy Romę, oglądamy Milan, no i liczymy na to, że tak jak piszą dzisiaj włoskie dzienniki, faktycznie te dwie włoskie drużyny wyciągną nas trochę z tego mentalnego, kibicowskiego również dołka po występach Włochów w Lidze Mistrzów. No dobrze, zejdźmy na ziemię, w sensie na ligową ziemię. Dzisiaj mam dla Was wycinek na temat Interu i Juventusu, bo te kluby, a i Napoli mamy na koniec jako ciekawostkę. Może zacznijmy od Interu i Juventusu i właśnie mowa o tych dwóch klubach, ponieważ dzisiaj w Gazecie dello Sport znajdziecie rozkładówkę, w której to widzimy biegnących z pełną gracją, jak widzicie, Andrea Pirlo oraz Antonio Conte. La Volata Scudetto. Mowa o tym ostatecznym sprincie, oczywiście przeanalizowany to percorso, ta droga Interu oraz Juventusu w tym sezonie. Widzicie na tym wykresie po lewej stronie. Po prawej stronie z kolei kalendarz obu drużyn.
Milan już tutaj w tej narracji Milanu nie znajdziecie. Natomiast dwa artykuły, pierwszy z nich, Come ti rimonto, czyli jak cię dogonię, napisał pan Valerio Clari, a Come ti stacco, czyli jak ci ucieknę, napisał pan Vincenzo D'Angelo. Rzecz w tym, że trochę was rozczaruje chyba, bo w tych artykułach nie ma niczego odkrywczego. Come ti rimonto, no lekarstwa nie ma, z uwagi na to, że pan Clari przytacza, czy cytuje jakieś oczywistości typu, że wszystkie mecze trzeba wygrać, że Cristiano Ronaldo, że trio BBC w obronie, że bez pucharów, więc Juventus będzie mógł się bardziej skupić na lidze, że może Dybala wrócić, że Chiesa i Cuadrado na skrzydłach i to w zasadzie cała recepta. Jak ci ucieknę? Tutaj też, no, że kalendarz bardziej faworyzuje Inter, jest łatwiejszy niż ten Bianconerich, że Inter teraz gra lepiej, że jest bardziej dojrzały, że jest głodny zwycięstwa i głodny zemsty za ostatnie sezony, no i że Sanchez to ponad duetem Lula, czyli Lukaku-Lautaro, dodatkowa broń Antonio Conte. Bardziej ciekawsze jest to, i właśnie zresztą nazwane to le curiosità, czyli dwie ciekawostki. Po pierwsze, że teraz Juventus faktycznie musiałby wygrać wszystkie spotkania, żeby realnie myślał o jeszcze szansie na Scudetto, ale na 11 kolejek przed końcem, w erze trzech punktów, żaden z zespołów nie odrobił 7-punktowej straty. Jedyną drużyną, której to się udało, był Milan w sezonie 98-99, ale wówczas to liga liczyła 18 zespołów, w związku z tym do rozegrania było 7, a nie 11 meczów. W związku z tym statystyki i wszelkie znaki na niebie i na ziemi wskazują, że to Inter zdobędzie w tym sezonie Scudetto. No ale poczekajmy do samego końca. Skoro mowa o Interze stricte, powiedzmy o tym, co dzieje się w obozie Nerazzurich, a dzisiaj na łamach gazet włoskich króluje temat Handanowicza z koronawirusem. Włosi się martwią, Samir Contagiato po D'Ambrosio, podstawowy bramkarz Nerazzurich, wypada ze składu, jest już w kwarantannie, natomiast we wtorek trenował. No i mezza Inter trema, jak czytamy w Corriere dello Sport, w artykule pana Pietro Guadagno, bo dzisiaj i jutro kolejne wymazy, kolejne testy, które dadzą odpowiedź, czy ktoś jeszcze wypada ze składu. Jednak powiedzmy szczęście w nieszczęściu poza meczem z najbliższym Sassuolo, że najprawdopodobniej tylko ten jeden mecz potencjalnie zarażeni chorzy zawodnicy opuszczą z uwagi na to, że mamy przed sobą przerwę na grę reprezentacji. W związku z tym pan Guadagno w Corriere pisze o vantaggio sosta, czyli o tej przewadze czy szczęściu polegającym na tym, że dopiero liga wraca 3 kwietnia i to wówczas zawodnicy Nerazzurich będą musieli być zdrowi, trochę wcześniej oczywiście, żeby móc wystąpić w tym spotkaniu. Czekamy więc Handanowiczowi i D'Ambrosio, życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Mnie dzisiaj też, jak słyszycie, prawdopodobnie nie jestem w najlepszej formie, no ale zdarza się. Artykuł, o którym wspomniałem na początku, to znaczy La Storia, taki nagłówek, taka rubryka w gazecie dello Sport, no i pan Luca Biankin skupia się na piłkarce Juventusu, Il Bimbo di Lina i Elisa. Co to za duet? Lisa Lantz, Szwedka, i Lina Hurtig, również Szwedka. Lisa jest piłkarką Juventusu. Nie, Lina, przepraszam, jest piłkarką Juventusu od lata 2000 roku. Natomiast Lisa, która jest w ciąży, jest piłkarką jednego z klubów szwedzkich. Zresztą poznały się jako koleżanki z drużyny. Tyle, że Lina przeprowadziła się ze Szwecji do Włoch, do Juventusu latem ubiegłego roku. No i ten artykuł nie traktuje tylko o tym, że panie spodziewają się dziecka, tu chodzi oczywiście o zapłodnienie in vitro heterologiczne. Natomiast o co chodzi? Tę całą historię po pierwsze opowiedział Juventus w swoich social mediach, co już zdaniem pana Biankina jest złamaniem swego rodzaju tabu w świecie piłki, z uwagi na to, że w innych krajach, jak pisze pan Biankin, być może jest to już na porządku dziennym, normalne, natomiast Włochy jeszcze wokół tego, wokół homoseksualizmu jako takiego w świecie sportu dużo szumu robią. Dla przykładu cytowany jest bodajże
Filip Lam, ale żebym was nie skłamał, to zaraz już, tak, Filip Lam, który powiedział w kontekście mężczyzn homoseksualistów w sporcie, że nigdy nie radziłbym, albo w zasadzie radziłbym siedzieć cicho i nigdy nie rozmawiać na ten temat z kolegami z drużyny, ponieważ ktoś, kto zdecyduje się na coming out, już do końca kariery, a może nawet życia, będzie musiał radzić sobie z wyzwiskami, z poniżeniem i z takim traktowaniem chociażby przez przeciwników w trakcie meczów, a kto wie, czy też nie z taką, z takim ostracyzmem wewnątrz drużyny. No i na bazie tej całej historii pozytywnej, w sensie oczywiście tego, co przydarza się paniom, bo oczywiście nie, absolutnie nie wnikamy tu w personalne opinie na temat homoseksualizmu czy homoseksualizmu w sporcie, no to ten artykuł jest o tyle ciekawy, że pokazuje pewien temat w kontekście tego, co dzieje się w klubie piłkarskim, który z kolei staje jako klub, który wspiera swoje, właściwie swoją piłkarkę, która z kolei jest w związku, bo to mówimy o małżeństwie, to Liza jest żoną Liny i za tym wszystkim stoi też poparcie czy życzenia Juventusu wszystkiego dobrego. My również życzymy wszystkiego dobrego, oby dzieciątko było zdrowe, no i oby było szczęściem dla pań, dla też piłkarki Juventus Women, drużyny Juventus Women. Dobrze, i na sam koniec mam dla was ciekawostkę rodem z Napoli, z Neapolu. Ciekawostkę w artykule pana Mimo Malfitano, który pisze o mercato Napoli, ale co ciekawe, Napoli, które ma przygotowywać się do letniego mercato, De Laurentiis rozważa różne opcje, natomiast tymi opcjami, bo czemu wziąłem w ogóle ten artykuł na tapet, ponieważ pojawiają się tu grube nazwiska, zwróćcie uwagę. Veretout, to jest chyba największe dla mnie tutaj zaskoczenie, 28-letni gracz Romy. Nie sądzę osobiście, żeby ta informacja była na tyle wiarygodna, żeby tutaj przywiązywać się do potencjalnego transferu Veretout z Romy do Napoli. No ale pojawia się też 23-letni Di Marco, czy chociażby 24-letni Junior Firpo z Barcelony, który nie pierwszy raz jest łączony w ogóle z włoską drużyną. Z tego co pamiętam, to był łączony bodajże z Milanem, kiedy przed sezonem, czy przed zimowym mercato było dużo w gazetach o tym, że Milan potrzebuje jakiegoś wzmocnienia w ataku. Tak czy inaczej, oprócz tego pojawia się nazwisko Gudmundsona z Groningen, ale tymi najbardziej krzyczącymi nazwiskami, którym ma przyglądać się De Laurentiis, a w zasadzie to dyrektor sportowy Napoli, Giuntoli, są właśnie nazwiska Veretout, Di Marco oraz Firpo. Kto ma odejść, zdaniem pana Malfitano, Koulibaly oraz Fabian Ruiz. Tymczasem przyszłość Fauziego Ghulama jest pod dużym znakiem zapytania, ale ze względu na jego oczywiście zdrowie, ze względu na jego kwestie fizyczne, kontuzje, których doznaje, czy doznał ostatnio. No dobrze, i tyle Amici Sportivi na dzisiejszy przegląd prasy. Jutro widzimy się jeszcze o 8.30, czy po 8.30 pogadamy o meczach Milanu i Romy, a dzisiaj Fordzioko o 20.30 z udziałem moim, jeśli tylko dam radę, Pumeksa, Łukasza Chysy oraz Krzywego z kanału Piłkarzyki. Serdecznie wam dziękuję, życzę wam udanego dnia i dużo zdrowia. Ci vediamo amici sportivi, ciao!